Paweł, co ty wyprawiasz? Zwariowałeś. Była mowa o powiększeniu rodziny. Więc od słów do czynu. O nie, kochany, to tak nie działa. Na razie to było takie badanie gruntu. Najpierw powiedziałaś tak, a teraz chcesz się wycofać. Nieładnie. Wiesz, że jakby nam się udało, to całe nasze życie wywróci się do góry nogami. Najpierw będę gruba i marudna, potem zaczną mi puchnąć nogi i boleć krzyż. No. Mhm. A po urodzeniu dziecka seks to już będzie tylko miłe wspomnienie. No, musimy się nacieszyć na zapas.